Śmierć jest końcem wszystkiego. Dopóki tli się życie, tli się również nadzieja, ale kiedy gaśnie życie, gaśnie wszelka nadzieja. Nadzieja, którą uczniowie pokładali w Chrystusie, umarła wraz z Nim na krzyżu Golgoty. Po tym wydarzeniu uczniowie czuli się trochę tak jak bokser po ciężkim knockdownie, który po wybudzeniu nie wie, czy ma dalej walczyć, czy walka już jest skończona, a być może nawet nie wie, w którym miejscu się znajduje. To jest wydarzenie soboty. Pierwszego dnia po sabacie, wczesnym rankiem, kobiety idą do grobu, by namaścić ciało Jezusa. Nie zdążyły tego zrobić po Jego śmierci. Ta droga to nie jest droga radosnego alleluja, ale jest to droga smutku i łez. Tak naprawdę dopiero to, co wydarzy się przy grobie Chrystusa, sprawi, że cała rzeczywistość zacznie się zmieniać, ale to też nie jest zmiana, która naraz wybucha wielkim, radosnym Chrystus żyje. To są wątpliwości, to są pytania, to jest strach, który towarzyszy temu wszystkiemu, bo przecież śmierć jest rzeczywistością, z którą człowiek się spotyka. To ona jest realna. A zmartwychwstanie wydaje się niemożliwe. A jednak Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i tę wieść kobiety zaniosą uczniom. Uczniowie nie przyjmą jednak tej wieści z radością, ale dokładnie tak jak wcześniej kobiety przy grobie, tak później uczniowie, słysząc wieść o zmartwychwstaniu, również będą pełni wątpliwości i pytań, bo przecież wydaje się to pełnym niemożliwości. Śmierć jest realna, zmartwychwstanie niemożliwe. A jednak i uczniowie doświadczają tego, że Chrystus zmartwychwstał i stają się tymi, którym głoszą to kolejnym. Drodzy, dlatego Wielkanoc jest przebijaniem się przez naszą niewiarę, nasze niedowierzanie, bo śmierć jest rzeczywistością, która otacza nas każdego dnia. Ale to, co wydarzyło się wtedy Wielkanoc, zmartwychwstanie Jezusa, jest nadzieją, która może przebijać również przez nasze serca. Podążajmy więc drogą uczniów Chrystusa, którzy pomimo wątpliwości nie odchodzili, ale chcieli pójść i sprawdzić, czy to, co przyniosły kobiety, wieść o zmartwychwstaniu, jest rzeczywistością i prawdą. Niech i naszą drogą się to stanie. Bądźmy wszyscy świadkami tego, że Chrystus żyje i króluje na wieki wieków. Amen.